Shoper to lider na polskim rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS. Obecnie trwa oferta publiczna spółki, która obejmuje 27,1% akcji. Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na poziomie 47 zł. Przy tej wycenie wartość oferty to 363 miliony zł. Między innymi o tej ofercie, ale przede wszystkim o bieżącej działalności spółki porozmawiam w dzisiejszym programie z moim i Państwa gościem, którym będzie pan Marcin Kuśmierz, prezes zarządu spółki Shoper. Witam serdecznie w programie, panie Marcinie. Dzień dobry, witam. Zanim przejdziemy do bardziej takich, powiedziałbym, dokładnych, precyzyjnych pytań, zacznijmy od ogółu, zacznijmy od samej bieżącej działalności spółki Shoper. Czym na co dzień się zajmujecie? Jak wygląda wasza działalność? Shoper zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją usług e-commerce'owych dla segmentu MŚP, a więc dla małych i średnich firm. Sercem naszej platformy, sercem naszej oferty jest sklep internetowy oparty o model SaaS, a więc aplikacja zainstalowana w chmurze, dostępna w formie subskrypcji, ale poza samym sklepem mamy szereg usług e-commerce'owych, takich jak płatności e-commerce'owe, online'owe, jak logistyka, jak usługi marketingowe, które służą pozyskiwaniu ruchu, który następnie się konwertuje na zamówienia w sklepach i wiele, wiele innych. Także to jest bardzo szeroka oferta, najszersza oferta na polskim rynku dedykowana e-commerce'owi dla MŚP i koncepcja One Stop Shop, a więc żeby merchanci, przedsiębiorcy mogli się zaopatrzyć niemal we wszystko, co jest im potrzebne do prowadzenia biznesu e-commerce'owego w jednym miejscu. Małe i średnie przedsiębiorstwa, czy tylko do tego grona firm, spółek kierujecie swoje produkty, czy w zasadzie każdy może znaleźć coś dla siebie, począwszy nawet od, powiedzmy, klienta indywidualnego, osoby fizycznej, po bardzo duże, no, największe, powiedziałbym nawet, firmy na naszym rynku, jak to wygląda? To od początku działalności Shoper był skoncentrowany właśnie na segmencie MŚP, a więc na klientach biznesowych, no bo to oni stanowią to ten fundament e-commerce'owy całej gospodarki, to jest najszybciej rozwijający się segment handlu elektronicznego w Polsce, a więc to gro naszych usług jest dedykowane do tego segmentu rynków. Nie obsługujemy największych merchantów, nie obsługujemy największych sklepów, nie mamy dla nich wręcz oferty, bo ta specjalizacja to jest właśnie dobre rozumienie wymagań segmentu MŚP i przygotowanie usług właśnie dla nich, a one się różnią istotnie dla segmentu MŚP i dla dużych merchantów. My nie oferujemy rozwiązań customowych, szytych na miarę, to są świetne systemy, świetne rodzaje oprogramowania, funkcjonalności, ale w zamkniętej funkcjonalności, chociaż ze sporą elastycznością, a zwykle najwięksi merchanci korzystają z rozwiązań takich szytych na miarę, uszytych pod nich, no, które wymagają indywidualnego wsparcia. Oczywiście, wspomniał pan o bardzo szerokim portfolio usług, produktów. Na które z nich są najbardziej popularne, z których z rozwiązań, które macie w swojej ofercie, najczęściej korzystają klienci? Tak, oczywiście wszyscy nasi klienci korzystają ze sklepu internetowego, no bo to jest podstawa i to jest fundament naszej oferty, ale bardzo popularne są takie dość oczywiste usługi z punktu widzenia e-commerce, jak płatności internetowe czy logistyka, więc usługi kurierskie czy usługi związane z dostarczaniem przesyłek towarów do paczkomatów. A bardzo dużą popularnością cieszą się też usługi związane z marketingiem internetowym, no bo dzięki tym usługom nasi merchanci, nasi klienci pozyskują klientów końcowych, którym sprzedają albo towary, albo usługi. Chciałbym porozmawiać przez moment o całym rynku, o polskim rynku e-commerce. Czy czas pandemii koronawirusa, która wydaje się, że już za nami, sprzyjał całemu rynkowi, czy ten rynek rzeczywiście szybciej się rozwijał, szybciej od oczekiwań ekspertów, analityków w branży, czy przy okazji też działalność spółki Shoper zyskała na całym tym szybszym, właśnie potencjalnie szybszym rozwoju? Tak, no jeśli możemy mówić w ogóle o jakichkolwiek jasnych stronach pandemii, to ona z pewnością wpłynęła na cyfryzację gospodarki i z pewnością wpłynęła na szybszy rozwój branży e-commerce'owej, bo przez lockdowny zarówno kupujący, jak i sprzedający bardzo szybko docenili rolę e-commerce'u i zauważyli, że gospodarka bez tej cyfrowej odnogi nie jest w stanie skutecznie funkcjonować.
Także na pewno no, to był taki duży plus dla cyfryzacji całej gospodarki. Oczywiście pamiętajmy, że to jest okres no, niespotykany w historii, niespotykany jeśli chodzi o wpływ na gospodarkę i on nie jest trwały. Także my patrzymy na biznes w takim ujęciu organicznym i rośliśmy bardzo szybko przed pandemią, rośliśmy równie szybko w pandemii i będziemy rośli szybko po pandemii. Na pewno część klientów się przekonała do e-commerce, do sprzedaży i korzystania z handlu elektronicznego, no ale biznes jest oparty na trwałych fundamentach i na pozyskiwaniu, na przekonywaniu klientów do, czy uczeniu klientów, jak handlować skutecznie w internecie, w takim ujęciu długookresowym, no już w tym czasie popandemicznym. Rozmawialiśmy przed momentem o waszych głównych klientach. Czy zamykacie się w zasadzie tylko na rynek polski, czy również zdarza się, że klienci za granicą korzystają z waszych usług? Aktualnie my świadczymy usługi, czy dostarczamy naszą ofertę dla klientów, którzy są praktycznie wyłącznie na polskim rynku i to też jest siła i przewaga Shopera, że my doskonale rozumiemy ten lokalny segment, jego przewagi, jego dynamikę, jego oczekiwania. W naszej strategii na kolejne lata mówimy, że rozważamy ekspansję międzynarodową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, bo rzeczywiście nasza platforma, nasza oferta jest na tyle dojrzała, że widzimy ten potencjał rozwojowy w regionie i tutaj mogę też zdradzić, że większość krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są rynkami mniej konkurencyjnymi, jeśli chodzi o e-commerce. Te rynki są na wcześniejszym etapie rozwoju, a więc cechują się ogromnym potencjałem na przyszłość, ale jesteśmy na etapie analizowania, jesteśmy na etapie przyglądania się bacznie, jak wygląda środowisko e-commerce'owe, jak wyglądają dostawcy usług w poszczególnych krajach, jakie oczekiwania mają merchanci i dotychczas nie podjęliśmy decyzji, czy, kiedy i jak zdecydujemy się oferować swoje usługi na rynkach zagranicznych, ale na pewno jest to ciekawy kierunek potencjalnie do takiego strategicznego rozwoju. Przygotowując się do tej rozmowy, do tego wywiadu, znalazłem informację, że model Pay as you grow odpowiada za mniej więcej 50% przychodów spółki. Proszę o kilka słów na temat tego, na czym polega istota działania tego właśnie modelu. Tak, w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii nasza spółka osiągnęła 50% przychodów zarówno z subskrypcji, a więc z abonamentu, na bazie którego świadczymy część usług, oraz 50% usług opartych o model Pay as you grow. I Pay as you grow no, jest niejako modelem skorelowanym z rozwojem merchantów, czy wykorzystującym no, pewne zdarzenia w cyklu życia, czy w funkcjonowaniu merchantów, a więc jest to opłata niejako za zdarzenia, za dane wydarzenia. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy no, ktoś płaci w sklepie internetowym przy użyciu płatności elektronicznych, a następnie wysyła paczkę, wysyła towar, który został zamówiony przy użyciu firmy kurierskiej, a więc mówimy tutaj Pay as you grow, no bo mieliśmy opłaty połączone z konkretnymi zdarzeniami, które miały na miejsce na platformie, a więc to nie są opłaty subskrypcyjne, a więc to są opłaty ściśle skorelowane z ruchem, z przychodem, z wartością sprzedaży czy z jakimiś innymi zdarzeniami, które są kreowane w sklepach merchantów. No to na pewno pozytywna informacja dla przyszłych potencjalnych klientów z tego względu, że no ciężko też w każdej branży no, z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć to, co przyniesie nam przyszłość, no a takie rozwiązanie na pewno no, daje pewnego rodzaju dozę bezpieczeństwa. Chciałbym porozmawiać jeszcze właśnie o modelu SaaS, w jakim tempie on rozwija się w naszym kraju i czy w przyszłości Pana zdaniem będzie on najbardziej popularnym rozwiązaniem? Tak, absolutnie. No SaaS wydaje się być tym dominującym modelem wykorzystania sklepów internetowych, ale też usług e-commerce'owych w internecie. Nie tylko w Polsce, ale też w ujęciu globalnym. Rynki zachodnie, rynek amerykański są zdecydowanie już zdominowane przez rozwiązania typu SaaS i choćby rynek amerykański najlepiej rozwinięty o największej wartości, jeśli mówimy o SaaS-ie, on rósł średnio przez ostatnie 10 lat w tempie 30% rocznie. Europa Zachodnia jest trochę za Ameryką, no a Polska jest sporo za Europą Zachodnią, ale mamy fajny potencjał do wzrostu i przedsiębiorcy przekonują się do modelu SaaS, bo on jest po prostu wygodniejszy z punktu widzenia merchanta, z punktu widzenia przedsiębiorcy. Dlaczego? No bo mamy to oprogramowanie zainstalowane w chmurze, udostępniane w modelu subskrypcyjnym, no i to dostawca platformy taki jak Shoper dba o to, żeby oprogramowanie się rozwijało, żeby zawsze było wyposażone w najnowsze funkcjonalności,
działalności, żeby było bezpieczne, żeby odpowiedni specjaliści informatycy zajmowali się jego rozwojem, dbali też o jego jakby bezpieczeństwo. A więc ten cały ciężar związany z rozwojem oprogramowania, rozwojem platformy jest przeniesiony na usługodawcę. I to powoduje, jeśli spojrzymy na sytuację na rynku pracy specjalistów IT, no oni są po pierwsze trudno dostępni, po drugie są coraz drożsi, no to właściwie nie ma innego modelu, który może przetrwać, a więc jesteśmy przekonani, że Polska będzie podążać tą samą ścieżką jak kraje Europy Zachodniej czy jak Stany Zjednoczone i rynek rozwiązań SaaS dla e-commerce'u będzie dynamicznie zwiększał swój udział rynkowy, no i będzie takim modelem zwycięskim. Spójrzmy nieznacznie wstecz, cofnijmy się do 2020 roku. Jakie wyniki finansowe osiągnęła spółka w ubiegłym roku, może w zestawieniu z rokiem 2019 i jak wypadają pierwsze miesiące w roku 2021? Ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o wyniki finansowe dla Shopera. Wartość przychodów zbliżyła się do 50 milionów, EBITDA przekroczyła solidne 20 milionów, a więc pokazaliśmy bardzo dużą, bardzo wysoką rentowność, bardzo wysoką marżowość EBITDA, no i pokazywaliśmy we wszystkich kluczowych parametrach duże kilkadziesiąt procent wzrostu rok do roku, a więc w stosunku do roku 2019. Pierwszy kwartał tego roku też jest bardzo obiecujący, bardzo dobry, to był najlepszy kwartał w 15-letniej historii Shopera. Również nasze przychody rok do roku, kwartał do kwartału rosły o ponad 70%. O kilkadziesiąt procent zwiększył się nasz zysk. Również GMV rosło o ponad 60%, a więc rekordy, rekordy, rekordy i jeszcze raz rekordy. Patrzymy bardzo optymistycznie na rok 2021. Pokazaliśmy prognozę przychodową, która zakłada no, solidny wzrost w przychodach powyżej 50%. No a więc spodziewamy się, że ten rok będzie cały jako bardzo udany. Oczywiście to będzie kolejny szczególny rok. Jakby nie wiemy, jak sytuacja będzie się kształtowała, jeśli chodzi o gospodarkę, w szczególności po miesiącach wakacyjnych, czy są kolejne lockdowny przed nami, czy już ta gospodarka pozostanie otwarta i normalnie się rozwijająca, ale niezależnie od scenariusza jesteśmy przekonani, że ten rok po prostu będzie bardzo dobry, mamy bardzo dobrze ustawiony, skalowalny biznes, mamy szereg nowych usług już w ofercie albo takich, które za chwilę znajdą się w ofercie, a więc pozyskujemy też merchantów z różnych segmentów rynku, dosprzedajemy im dodatkowe usługi, pokazujemy jak przygotować się do tej cyfryzacji gospodarki, jak wygrywać walkę konkurencyjną. No i myślę, że to świadczy o jakiejś unikalności Shopera i jego podejścia do merchantów i go też zabezpiecza pod kątem właśnie wysokich dwucyfrowych wzrostów we wszystkich kluczowych parametrach. Wspomniał Pan o rosnącej wartości GMV, a czym ona tak właściwie jest i jakie ma znaczenie, jaki ma wpływ z punktu widzenia wyników finansowych odnotowywanych przez spółkę? GMV to jest w istocie wartość przychodów czy wartość obrotów wygenerowanych w sklepach merchantów korzystających w tym przypadku z naszej platformy, z platformy Shoper i ona w ubiegłym roku przekroczyła 4 miliardy złotych i rosła też w tempie kilkudziesięciu procent rok do roku, a więc to można powiedzieć jest skumulowana wartość zakupów dokonana przez klientów końcowych w ramach platformy Shoper, oczywiście przy wykorzystaniu sklepów internetowych, które z niej korzystają. To jest istotny parametr z punktu widzenia firm takich jak Shoper, bo tak jak powiedziałem wcześniej, część usług jest oparta o model Pay as you grow, a więc jest ściśle skorelowana właśnie z wielkością GMV. Można w uproszczeniu powiedzieć, że im więcej obrotów w sklepach naszych merchantów, tym większy impact, tym większy wpływ na nasze przychody i na naszą marżowość. I w ubiegłym roku osiągnęliśmy 50% przychodów z usług Pay as you grow opartych o ten model i w ciągu 5 lat spodziewamy się, że ten odsetek usług opartych o model Pay as you grow przekroczy 80%, a więc będziemy bardziej zależni od tego, co się dzieje w sklepach naszych klientów, naszych merchantów, ale z drugiej strony będziemy ściślej z nimi związani i będziemy rośli razem z nimi. Panie Marcinie, we wstępie do naszej rozmowy wspomniałem, że obecnie trwa oferta publiczna firmy Shoper. Proszę o kilka słów na temat jej harmonogramu i kluczowych parametrów. A więc książka się otworzyła w bieżącym tygodniu, zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i klientów prywatnych. Będzie ta subskrypcja trwała do początku przyszłego tygodnia, odpowiednio do poniedziałku i wtorku.
Do sprzedaży jest nieco ponad 7 milionów akcji już istniejących, a więc to nie jest nowa emisja. Przy cenie maksymalnej ustalonej na poziomie 47 zł wartość tej oferty przekracza 360 milionów złotych. I ta sprzedaż jest proporcjonalna do wszystkich przez wszystkich akcjonariuszy spółki, przy czym no tutaj warto nadmienić, że dzisiaj takim największym jednostkowym akcjonariuszy spółki jest fundusz Private Equity, no i to jest jak w normalnym cyklu inwestycyjnym okazja do częściowego wyjścia z tej inwestycji. Być może oglądają nas osoby, które jeszcze się zastanawiają, które dopiero zamierzają podjąć decyzję o zapisach na akcje. No i moje pytanie dotyczy tego, jak w ogóle zapisać się na same akcje. Czy jest jakaś wartość, kwota minimalna, z którą już trzeba przystąpić do samej oferty? Jak to wygląda? Zapisać się można w domu maklerskim PKO BP, w domu maklerskim mBanku albo w domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska. No, zapisać się może każdy. Zachęcamy oczywiście klientów, którzy wierzą w e-commerce i widzą perspektywy rozwoju tego segmentu rynku. Myślę, że po IPO, po zakończeniu tego procesu, dobrze, że rozwija się segment spółek cyfrowych, spółek nowej technologii na warszawskiej giełdzie. No, mieliśmy fantastyczne IPO w ubiegłym roku Allegro, mieliśmy świetne IPO Impostu. Niestety w Amsterdamie, a nie w Warszawie. Bardzo żałuję, że ta spółka nie jest obecna na warszawskim parkiecie, bo jest to świetna, innowacyjna spółka i genialnie rozwijająca się, ale myślę, że Shoper będzie dobrą propozycją dla rynku, dobrą propozycją dla inwestorów, ale oczywiście namawiam do uważnego przeczytania naszego prospektu, naszej oferty, zrozumienia i doczytania i analizy, czym się zajmujemy, jakie też ryzyka towarzyszą naszemu biznesowi, no i wówczas podjęcie decyzji, czy warto w nas zainwestować, czy nie. 363 miliony złotych to spora kwota. Na co zamierzacie przeznaczyć te środki przy założeniu, że uda się zebrać pełną kwotę? Tak jak mówiłem, przedmiotem są już istniejące akcje. To nie jest nowa emisja, a więc środki trafią do obecnych akcjonariuszy, którzy już zainwestowali w rozwój tej historii. Spółka w tej firmie, spółka generuje na tyle dużo gotówki, że jest w stanie finansować swój szybki rozwój ze środków własnych. Spójrzmy nieznacznie w przyszłość. Jakie plany, jakie cele pozostały Wam do zrealizowania w drugiej części 2021 roku? No i jeszcze może nieco dalej w przyszłość. Czy macie już ustalony jakiś harmonogram działania na kolejne lata? Tak, to naszym celem pięcioletnim jest zwiększenie liczby sklepów internetowych, które korzystają z platformy Shoper do ponad 50 tysięcy. Przypominam, że obecnie świadczymy te usługi dla ponad 20 tysięcy, więc taki solidny wzrost. Chcemy dalej rozwijać również sprzedaż wielokanałową i narzędzia wspierające ten rozwój, bo uważamy, że zarówno sprzedaż wielokanałowa, jak i tak zwany social commerce, a więc sprzedaż przy użyciu platform social media, to jest właśnie przyszłość e-commerce'u, a więc chcemy wzmocnić akwizycję nowych klientów, chcemy inwestować dalej w technologię, chcemy przyglądać się potencjalnym celom akwizycyjnym, bo widzimy wiele spółek bądź technologii, bądź produktów, które mogłyby wzmocnić naszą ofertę i jeszcze przyspieszyć nasz rozwój. No także mówiąc kolokwialnie, mamy ręce pełne roboty i tutaj uważnie przyglądamy się i trendom rynkowym, i możliwościom przyspieszenia naszego rozwoju. A jak to wygląda z punktu widzenia konkurencji? Czy ta część naszej polskiej gospodarki, czy ten rynek właśnie e-commerce jest w tym momencie bardzo konkurencyjny, czy może być jeszcze bardziej konkurencyjny w kolejnych latach? Jakie są istotne przewagi Shopera nad konkurencją? Tak, no rynek jest konkurencyjny, mamy gro świetnych platform operujących na polskim rynku, mamy też oczywiście konkurencję zagraniczną, bo ten rynek jest w jakiś sposób transgraniczny, mamy marketplace'y, ale my zawsze mówimy, że my stawiamy bardziej na kooperację niż konkurencję, a więc oczywiście na końcu bijemy się o klienta, pokazujemy, w czym jesteśmy lepsi, pokazujemy szerokość bądź kompleksowość naszej oferty i dlaczego wybrać warto platformę Shopera, a nie inną. Jesteśmy tym miejscem pierwszego wyboru dla merchantów myślących o własnym sklepie w oparciu o model SaaS-owy.
i no, tutaj zgarniamy największą część klientów, którzy wchodzą na rynek albo rozwijają sprzedaż internetową, ale mamy też ogromny szacunek do naszych konkurentów, którzy rozwijają własne platformy, którzy również pozyskują klientów. Z większością z nich w jakiś sposób kooperujemy, mamy współpracę również z marketplace'ami, pomagamy naszym klientom zacząć sprzedawać na marketplace'ach, bo myślę, że to, co nas wyraźnie odróżnia też od niektórych firm konkurencyjnych, to my nie chcemy zamykać merchantów wyłącznie w naszym ekosystemie e-commerce'owym, ponieważ uważamy, że żeby oni mogli odnieść sukces, to powinni sprzedawać w różnych miejscach, w wielu kanałach, wszędzie tam, gdzie im się to opłaca i wszędzie tam, gdzie mogą po prostu znaleźć swoich klientów albo przyszłych klientów, a więc my bardzo aktywnie wspieramy, edukujemy i pracujemy razem z klientami, żeby ich oferta była dostępna w różnych miejscach internetu, żeby oni podążali za klientami bądź przyszłymi klientami. Natomiast konkurencja była, jest, będzie i to świetnie, zarówno krajowa, jak i zagraniczna. Części konkurentów się przyglądamy i analizujemy, co robią. Konkurencja też przygląda się nami i analizuje, co my robimy i dlaczego tak działamy, a nie inaczej i skąd się bierze nasz bardzo wysoki wzrost i rozwój biznesu. Ale jeszcze raz, stawiamy przede wszystkim na kooperację, a nie konkurencję. To, że rynek jest konkurencyjny, z jednej strony można nazwać szansą dla spółki, jako że pewnego rodzaju usługi będą coraz bardziej popularne, no a wzrost popularności zwiększa również szansę na pozyskiwanie kolejnych użytkowników, kolejnych klientów. Natomiast jest to też pewnego rodzaju zagrożenie. O szansach i zagrożeniach chciałbym porozmawiać na koniec. Panie Marcinie, jakie szanse i zagrożenia widzi Pan przed spółką w kolejnych latach działalności? Ja bym powiedział, że to główne zagrożenie i główna szansa jest tożsama, więc to jest poziom cyfryzacji gospodarki. No bo jeśli będziemy się jako gospodarka szybko cyfryzować, to e-commerce będzie też bardzo szybko się rozwijał i nasza gospodarka na końcu będzie bardziej konkurencyjna w stosunku do innych. Jeśli to tempo cyfryzacji będzie niższe, no to będzie kłopot dla całej gospodarki, a tym samym również dla e-commerce'u. Ja myślę, że polscy przedsiębiorcy, zarówno z segmentu MŚP, ale też reprezentujący większe biznesy, no powinni przyłożyć większą wagę do nowych technologii, do cyfryzacji, do e-commerce'u, no bo to jest segment rynku rzeczywiście reprezentujący XXI wiek i to jest segment rynku, który dzisiaj buduje przewagi konkurencyjne dla całej gospodarki. I oczywiście my trzymamy kciuki również za rozwój tej tradycyjnej gospodarki, ale jak widzą Państwo, w szczególności gospodarkę amerykańską, która ciągle święci triumfy na rynku globalnym, to ona się rozwija dzięki spółkom nowych technologii. I jeśli spojrzymy na giełdy amerykańskie, one są zdominowane przez spółki nowych technologii, no bo to jest coś, co będzie się rozwijało przez kolejne dziesiątki lat i coś, co stworzyło tą cyfrową rewolucję. A więc no, my wspieramy, edukujemy rynek przyszłych klientów, obecnych klientów, pokazujemy, jakie są ścieżki rozwoju na przyszłość. No ale tutaj też mamy nadzieję, że zarówno konkurencja, jak i organy samorządowe czy administracji publicznej również włączą się w ten proces przyspieszenia cyfryzacji całej gospodarki. Jeżeli mówimy o spółkach technologicznych w Stanach Zjednoczonych, warto powiedzieć, że w ostatnich dniach przecież indeks Nasdaq, który jest zrzesza, jest na historycznym szczycie notowań. To tylko potwierdza właśnie te słowa o rozwoju i o tych perspektywach w dalszym ciągu na zwiększanie swojego udziału w rynku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziś w programie moim i Państwa gościem były Marcin Kuśmierz, prezes zarządu spółki Shoper. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.